Dzisiaj obalę kolejny mit. Amerykański mit. To będzie seria mity i legendy. Następny mit, jaki mam do obalenia, to ceny domów w Stanach, bo często właśnie spotykam się z taką opinią, że w Ameryce można tanio dom kupić na Florydzie, kupisz dom z basenem za, nie wiem, 100 tysięcy, jeszcze w najlepiej Ocean View albo Ocean Front, czyli albo masz widok na ocean, albo normalnie wychodzisz prosto na plażę. Otóż dla wszystkich, którzy tak myślą, mam wiadomość, tak nie jest. Teraz właśnie przyjeżdżałem w środku, to jest środek Florydy, to się mówi Central Florida, Greater Orlando Area, czyli to wszystko, co jest naokoło Orlando. Przyjeżdżałem koło nowych osiedli, jedno osiedle, 300 start domów, 350 tysięcy dolarów, drugi high 400, czyli ten górny pułap 400 tysięcy, czyli inaczej mówiąc pół miliona dolarów. I to są takie ceny, to są, wiadomo, nie jakieś najbrzydsze osiedla, ale to tak naprawdę dostajecie w środku tak naprawdę niczego dom. Bez, bo wiadomo, to jest od tej ceny, o którą teraz powiedziałem, zaczynają się te domy. Czyli chcecie mieć basen, musicie minimum gdzieś 30 tysięcy, 40 tysięcy doliczyć. Chcecie mieć lepszy, nie wiem, szafki, czy lepsze blaty, czy coś w tym stylu, musicie to wszystko do tego dopłacić. To nie jest tak, że jak jest napisane, że dom zaczyna się od 400 tysięcy, to za te 400 tysięcy dostaniecie elegancko wszystko, tak jak widzicie na filmach czasami. I często jest tak, że jak idziecie do, na jakieś, szczególnie właśnie jak budują nowe osiedla, robią coś takiego jak mobile homes. Jak jest duże osiedle, to czasami parę robią tych modeli, jak jest małe, to jeden, dwa. Jak wchodzicie do takiego domu, to jest dom, który, jeden z domów, który możecie kupić, bo dajmy na to, budują osiedle i jest na osiedlu pięć różnych domów, z których możecie wybrać. I niektóre z nich biorą jako ten tak zwany model home, czyli pokazują ludziom, jak on wygląda. Jedyny problem w tym jest taki, że te domy są odpicowane na maksa. Po prostu najlepsze jakieś upgrade'y, najlepsze szafki, najlepsze blaty. W ogóle ten dom jest staged, czyli macie tam zrobione meble. No wszystko jest tak, jakby ktoś tam mieszkał. Nawet owoce, najczęściej są to oczywiście sztuczne owoce, leżą na stole w kuchni. No wszystko. Wchodzicie gdzieś do jakiejś sypialni, do szafy zaglądacie, a tam w sypialni wiszą, nie wiem, koszule i spodnie. No po prostu na maksa jest to stage'owane. To, że po prostu jak człowiek wejdzie do takiego modelu, od razu się może widzieć sam siebie w tym domu. Podniecony. No normalnie to wszystko działa na psychikę człowieka i tak naprawdę, no kto by nie chciał mieszkać w takim domu. A rzeczywistość jest taka, że jak zdecydujecie się nawet na ten sam model, na ten sam dom, to ta cena to jest po prostu normalne białe ściany, normalne szafki, normalne blaty, oczywiście nieumeblowane. Czyli jakbyście chcieli na przykład mieć dokładnie taki sam dom, jaki oni wam pokazują, to musicie jeszcze dołożyć, w zależności od wielkości domu, następne 100-200 tysięcy dolarów. Tak więc ten mit taki, gdzie w Ameryce można dom kupić za małe pieniądze, to no nie jest prawdziwy. Oczywiście był taki okres, jak była recesja i można było wtedy kupić takie domy,
ale to w większości przypadków były domy, które były w jakiś sposób zniszczone, czyli ludzie, którzy się wyprowadzali z tych domów, porzucali taki dom, oni po prostu nie przejmowali się niczym, wyrywali szafki ze ścian, nie wiem, jak ktoś miał problem z wyniesieniem rzeczy przez drzwi, to ludzie normalnie wybijali okna i wynosili przez okno. No często to były domy, gdzie trzeba było włożyć, jak kupowałeś dom na przykład, zadajmy na to 70 tysięcy, czy 80, czy 100 tysięcy, trzeba było, zanim mogłeś tam się wprowadzić, włożyć następne 100 tysięcy, czy drugie tyle, za ile kupiłeś się ten dom, żeby doprowadzić go do po prostu takiego stanu, gdzie można było się naprawdę do niego wprowadzić. Często to były domy, gdzie na przykład miały jakiś water damage, czyli były gdzieś tam wodę miały zniszczoną. Często były to domy, gdzie, nie wiem, ludzie często specjalnie niszczyli ten dom, a często po prostu mieszkali przez jeszcze tam na przykład jakieś 2-3 miesiące, zanim się wyprowadzili i po prostu mieli najzwyczajniej w świecie w dupie to wszystko i nie dbali po prostu o dom. Tak więc naprawdę kupno domu w Ameryce nie jest tanie. Nie mówię, że jest droższe niż w Europie, bo tak nie jest, ale no naprawdę, jak się chce mieszkać w fajnym miejscu, gdzie nie musisz się martwić o to, że ktoś ci w środku nocy wparuje z jakimiś ganami i będzie chciał cię obrabować o 4 nad ranem, to naprawdę no, trzeba no, wydać troszeczkę pieniędzy. Bo oczywiście zdarzają się takie, często też jest takie mylne jakieś takie mniemanie, bo jakoś inaczej to jak w Polsce się płaci podatki od nieruchomości. Tutaj jak co roku wam county to jest to miejsce, w którym mieszkacie, bo Ameryka dzieli się na stany. Stany dzielą się na counties, a jeszcze w danym counties są miasta albo jakieś miejscowości, bo nie zawsze, nie każde miasto jest na takich samych zasadach. No to są township, no to są cities i tak dalej, tak jak w Polsce, jakieś miasta, gminy i tak dalej. I chodzi o to, że w Ameryce jest taki model, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, że jak wam jakaś nieruchomość, czy to jest ziemia, czy to jest dom, zwiększa się wartość nieruchomości, to automatycznie na następnym roku płacicie większy podatek, bo tutaj podatek jest od, płaci się od wartości nieruchomości. I często jest tak, że na przykład kupujecie dom, dajmy na to za 200 tysięcy dolarów, dajmy na to, i on przez ileś tam lat zwiększy swoją wartość na przykład do 400 tysięcy. Czasami jest dlatego, że okolica się zrobiła bardziej popularna, ludzie chcą tam mieszkać, często jest coś takiego, że na przykład dokładacie coś do domu, czyli wybudujecie sobie basen albo coś zmienicie i ta wartość domu wzrasta i wtedy automatycznie, to wyobraźcie sobie, płacicie podatek od 200 tysięcy i na przykład za 10 lat musicie zapłacić podatek od 400 tysięcy, czyli powiedzmy, jakby się te podatki nie zmieniały i byłyby cały czas na tym samym, no, na tej, taki sam podatek, jeżeli procentowo płacić od domu, to byłby dwa razy tyle, ale często jest tak, że te podatki się zmieniają, że to byłoby jeszcze więcej niż dwa razy tyle. Dlatego to trzeba też wziąć pod uwagę, że no tutaj posiadanie domu nie jest nie jest tanie. Poza tym, jak macie dom, musicie o niego dbać w ten sposób, że wiadomo, trzeba w tym domu coś zawsze zrobić, zmienić. Czasami jest to tylko oczywiście zmiana estetyczna, bo chcecie mieć, nie wiem, inną ścianę, chcecie mieć coś tam lepszą, fajniejszą kuchnię, czy coś takiego, to wtedy oczywiście no, wasz wybór, ale często też tak się zdarza, że macie wydatek
No bo musicie mieć na wydatek. Macie na przykład klimatyzację. Na Florydzie wiadomo, bez klimatyzacji nie da się żyć. Nawet trudno jest żyć. No może i by się dało, ale naprawdę nie byłoby to zbyt przyjemne. I każdy dom, czy większość domów ma klimatyzację. Oczywiście każdy nowy dom to już jest automatycznie z klimatyzacją, ale ta klimatyzacja nie jest wiecznie. Trzeba ją co roku wyczyścić i tak dalej, ale nie ma nic na... No, na wieczność. Czyli nawet jak dbacie o tą klimatyzację, przychodzi taki okres, że trzeba tę klimatyzację wymienić. I taka wymiana klimatyzacji to jest też w zależności od wielkości domu i od tego, jak chcecie mieć tą klimatyzację dobrą, czy chcecie mieć jakąś lepszą, która na przykład będzie pobierała mniej energii, czy jakieś tam dodatkowe jakieś pierdy, które tak naprawdę sprawiają to, że życie jest jakieś łatwiejsze, bo macie tam, możecie ją regulować, jakiś termostat super macie, czy coś takiego. No nieważne, no to wiadomo, można tam dołożyć, ale nawet po najmniejszych kosztach to jest rząd 5-7 tysięcy. No wiadomo, możecie sobie klimatyzację do tego samego domu, do którego możecie kupić za 5 tysięcy, możecie kupić za 12 tysięcy, ale tak naprawdę... My wymienialiśmy klimatyzację niecałe 2 lata temu i musieliśmy zapłacić ponad 5000 dolarów. Ale to trzeba wymienić. Tak więc posiadanie domu na bieżąco jest jakiś wydatek. Jak nie wymiana klimatyzacji, to trzeba dom pomalować, to na przykład dach trzeba wymienić, to różne są po prostu wydatki, od których się nie da uciec. Po drugie, jak chcecie mieć property jakikolwiek, szczególnie, już nie mówię tam o jakiejś normalnej ziemi, a jak macie jakąś działkę, ale property na zasadzie nieruchomość, dom czy jakiś apartament i chcecie go wynajmować. Jak go wynajmujecie, to musicie się liczyć z tym, że ludzie nie dbają, jak to nie jest ich. Tak więc po każdym tak naprawdę osobie czy rodzinie, która od Was wynajmowała dom, musicie się liczyć z tym, że trzeba przeprowadzić jakiś remont tego domu. I nawet jeżeli bierzecie depozyt i ten depozyt jest... Przyjęło się, że to jest przeważnie jeden miesiąc twojego tego kwoty, którą płacisz co miesiąc komuś. I jak ktoś oczywiście zostawi w niezbyt dobrym stanie ten dom, to ten depozyt możecie zatrzymać, ale często jest tak, że nawet jak ktoś zostawi ten dom w takim, a nie innym stanie i nawet ten depozyt sobie zatrzymacie, to nie jest wystarczająco, żeby doprowadzić ten dom do takiego stanu, żeby ktoś chciał od Was go wynająć. Bo często trzeba zrobić, jak macie karpety, czyli dywany, trzeba te dywany wyprać, odpowiednio. To jest często, płacicie na przykład 100-200 dolarów za jeden pokój wyczyszczenia, czyli to kilkaset dolarów może Was kosztować, żeby tylko karpety wyczyścić. Do tego pomalować dom w środku, bo często ludzie gdzieś tam zostawią jakieś odciski swoich palców i to musicie zrobić, bo nikt Wam od Was nie będzie chciał pożyczyć takiego, wynająć takiego domu, jak będzie dom syfiasty, krótko mówiąc. Tak więc to też jest dodatkowe koszta, jakie są z tym związane. A drugie co, często właśnie ludzie widzą jakieś ceny, tak zwane kondominia. Kondominia to są takie apartamenty. Kondominia to w ogóle inaczej się kupuje. Kondominia, inaczej się kupuje. Kupuje się tak każdy dom, ale prawo, jeżeli chodzi o posiadanie kondominium, jest zupełnie inne niż do posiadania takiego domku jednorodzinnego czy townhouse'u. Townhouse'y są takie, jak zwane, takie jakby bliźniaki, takie, że są w szeregu domy, każdy osobny ma, ale na przykład jest jeden budynek i w budynku jest, dajmy na to, 6, 8, nie wiem, 5 mieszkań, bo są połączone ze sobą. Taki szeregowiec, po polsku mówiąc. I kondominia czasami można kupić właśnie taniej, ale często płaci się duże association. Association to jest coś takiego jak czynsz w Polsce. Association to jest coś takiego, gdzie jakieś osiedle musi mieć od każdego mieszkańca po to, żeby te osiedle utrzymać w dobrym stanie. Czyli jak macie basen taki osiedlowy, to te pieniądze idą na utrzymanie tego basenu. Jak macie kort do tenisa, to na utrzymanie kortu tenisowego. Jak macie jakieś
park, z którego każdy korzysta, to na utrzymanie tego parku. I często jest tak, że jak mieszkacie w domu jednorodzinnym, to te association nie jest takie wysokie. Ale jak mieszkacie w kondominium, to często jest tak, że musicie płacić na przykład $400 miesięcznie, $500, czasami $700. Im lepsze kondominium, im na przykład jak w mieście jakimś dużym, to te opłaty są większe, bo często jest tak, że macie tam siłownię, macie basen, macie jakieś takie miejsce, tak zwany taki social club, czyli na przykład, że możecie tam iść i na przykład pograć w bilard albo coś takiego, to wiadomo, no, nie musicie wtedy płacić za ekstra na mieście, to wam trochę się to wyrównuje, no ale mimo wszystko wybulić $500 na przykład tylko dlatego, że w kondominium mieszkacie, no to jest trochę. Poza tym mogą wam coś takiego dowalić jak special assignment. Special assignment to jest coś takiego, że decydują się, na przykład mieszkacie w jakimś wysokim budynku, gdzie są windy i wy na przykład podejmują decyzję, wymieniamy windy w całym budynku i wtedy każdy mieszkaniec musi wyskoczyć z jakiejś tam kwoty. I na przykład wam dają kwotę, na przykład $4000. Musicie wyskoczyć z $4000 tylko po to, żeby oni mogli wymienić się windy. I nie możecie powiedzieć nie. Bo jak powiecie nie i z jakiegoś powodu nie będziecie chcieli zapłacić, to oni wam mogą, jako association, mogą wam wejść na wasz, w tym przypadku, no, kondominium, apartament. Mogą wam wejść, jak macie jednorazowy dom, jednorodzinny dom, mogą wam wejść na wasz dom. Po prostu association może wam zabrać ten dom, tak jakbyście na przykład nie płacili, jak macie na przykład, spłacacie dom, czy spłacacie mieszkanie i nie płacili banku, wam bank może odebrać ten dom, tak association wam może odebrać ten dom. Tylko dlatego, że wisicie im pieniądze. Tak więc o tym też trzeba pamiętać. Więc całość, jak sobie policzycie, to posiadanie domu nie jest takie, takie tanie. I często właśnie ktoś może pomyśleć, dlaczego ludzie w Ameryce, tak dużo ludzi wynajmuje domy zamiast domy, czy w ogóle apartamenty, zamiast kupić. Bo często kupno domu, czy kupno apartamentu jest tańsze niż wynajęcie domu, czy apartamentu. Ale ludzie to robią z czystej przyczyny. Dużo ludzi w Ameryce się przeprowadza. Często ludzie, ich sama firma przerzuca z miejsca na miejsce, czyli nie chcą zapuszczać korzeni, nie chcą mieć na głowie domu, bo tak jak mówię, to się wiąże z jeszcze dodatkowymi wydatkami, tylko po prostu wynajmują. Czasami muszą podpisać kontrakt na przykład na pół roku, czasami na 12 miesięcy, ale zawsze jak podpiszesz kontrakt na 12 miesięcy i po 8 miesiącach musicie się przeprowadzić z jakiegoś powodu, to zawsze jest to łatwiej niż później się bujać z domem, który nie wiadomo, czy sprzedacie szybko, czy nie. I też często musicie się na przykład wyprowadzić, jak macie dom na raty, no to też musicie płacić, mimo że tam nie mieszkacie, dopóki nie sprzedacie takiego domu. Tak więc no, są plusy i minusy. Tak jak mówię, mieszkacie gdzieś, czy to wynajmujecie apartament, czy dom jednorodzinny, coś wam się popsuje, was to nie obchodzi. Dzwonicie do swojego landlorda, czyli do osoby lub firmy, która wam to wynajęła i mówicie, ej, panie, bo na dworze jest 100 stopni, oczywiście Fahrenheita, powiedzmy tam 35 stopni Celsjusza, a w środku mam 40, bo mi AC, klimatyzacja nie działa. No to ktoś, kto wam wynajmuje, to musi wam wysłać jakiegoś technika, który wam to naprawi. Czyli jak wynajmujecie dom, nie musicie się o to martwić. A niestety, jak jesteście właścicielami i mieszkacie we własnym domu, no to nie macie pieniędzy na naprawę klimatyzacji, no to się musicie pocić. Macie pieniądze, no to wybulacie pieniądze i no tak to wygląda. Jak jest AC do wymiany i wynajmujecie od kogoś jak dom, sorry, przychodzą wam i wam wymieniają, was to nie obchodzi. Tak więc
tak to działa i takie są realia, jeżeli chodzi o nieruchomości w Stanach i to jest bardzo drogo. Często, już może nie, może poprzestanę na tym, bo chciałem jeszcze zrobić osobny vlog na temat zarobków w Stanach, jak to się ma do tego, co ludzie mogą, na co ich stać z tymi zarobkami, które tutaj są w Stanach. Tak więc poprzestanę na tym i zrobię inny vlog o zarobkach, bo to jedno się z drugim tak naprawdę nakłada. Zarobki, nieruchomości, wiadomo, jakie ludzie kupują samochody, gdzie mieszkają i tak dalej. Tak więc poprzestanę na tym do następnego vloga. Znaczy, może nie powiem, że do następnego vloga. Następny vlog, jaki zrobię na temat mitów amerykańskich, to zrobię właśnie odnośnie zarobków. Tak więc na razie i do usłyszenia, do zobaczenia.